Cześć wszystkim! Chcemy jutro nakręcić prank na naszym przyjacielu. Prank będzie mega mocny, bo będziemy się ostro z Julą kłócić i zobaczymy jego reakcję. Myślę, że może dojść nawet do zerwania. Jesteśmy mega ciekawi, jak to wyjdzie. To będzie tak mocne. No i co? I z góry przepraszamy, jak to oglądasz, ale musieliśmy to zrobić. Musieliśmy sprawdzić twoją reakcję. To może być jeden z mocniejszych pranków na YouTubie, także oglądajcie koniecznie do końca. Ogólnie mamy zamiar zrobić dwie ukryte kamery, zaraz wam pokażemy, w których miejscach. Mamy nadzieję, że nie zobaczy ich i wszystko się uda po naszej myśli. Jeśli chodzi o pierwszą kamerę, to jest tutaj dobrze ukryta. Tutaj leżą jakieś rzeczy, więc na pewno nie powinien jej zobaczyć. W samym rogu jeszcze będzie to na rybim oku, więc będzie cały pokój widać. Myślę, że będzie to naprawdę dobre miejsce. Dobra, jeśli chodzi o drugą kamerę, to będzie, trochę wyżej nad Dexterem. Druga kamera będzie tutaj schowana, tu zawsze leżą jakieś świeczki, jakieś pierdoły, więc będzie tutaj dobrze też ukryta. Będzie to nagrywane telefonami, bo kamera jest po prostu bardziej widoczna. No i co, Dexter, myślisz, że się uda? Dobra, słuchajcie, dzwonimy do Patryka. I zobaczymy, czy już jedzie. No siema, mordo. I jak tam jedziesz już? A, no dobra. Znaczy, wiesz co? No dobra, to tylko wejdź na sekundę, bo Jula się już tutaj kończy malować. Dobra, to chwilę poczekamy i już zejdziemy. To się napijesz czegoś i ten, dobra? No dobra, dobra, spoko. No. No nie no, na speedzie. No to na razie. Mamy to. O. Halo? No, siemano. Ej, już chodź, bo idzie Patryk. Już jest? Tak. Hejo. Siema. Siema. Siema, gotowi? Dajcie, jeszcze chwilkę potrzebuję, okej? Okay? No dobra, ale to dawaj tak szybko w miarę, bo oni tam już czekają. Dobra. Jest już ekipa? Co? No, już czekają. A część jedzie już. No dobra, to także dosłownie chwila, dobra, bo Jula już tutaj się kończy. Właśnie im powiedziałem, że trochę później będziemy na ryż. Żeby się nie przyciągnęło, to czekaj, się podroblać. No dobra. No, siadaj, Marzeczko, to chcesz coś do picia? No, możesz dać. Tak? Co masz? No, nie wiem, woda z cukrem. Woda z cukrem. Jakiś sok. A czekaj, zobaczę. Julcia, mamy sok jakiś? Tak, jest. Pomarańczowy. O, no i elegancko. Banan czy pomarańczowy? To banan. Jak ty ten sikor założysz, to wyglądasz na takiego banana właśnie. Więc... No nie? Pierdziele, Dawid, no! Co znowu? Już się zaczynam denerwować. Co jest? Znowu mi te głupie brwi nie wychodzą. No dobra, na spokojnie, kotuś. Ty, a ekipa już jest? No, czekają. Tak? A jak ci Julciu idzie? No nie mogę tych brwi głupich zrobić, no. A musisz je malować? Tak, muszę je malować. I dzisiaj wyjątkowo sobie odpuścić. Julka, no dawaj. O. Halo? No, już jesteście? No dobra ty, bo my zaraz będziemy wychodzić dopiero. Kurde, no sorry, no mówiłem ci trochę później. Dobra, już, poczekaj. Co? Prezes dzwonił, no, żeby się pośpieszyć. O k***a, się polałem. No dobra, no nie wiem, myślę, że 3 minuty maksymalnie. No dobra. Szybciej. Ale stary, no przecież nie pomaluje się. Ale stary, no nie po to się z nim umawiam, żeby się teraz nawet czekać te pół godziny, no. No stary, głupio. Zaraz do domu się rozjadą. Głupio mi jest, ale no myślę, że jeszcze chwila, no stary. No oni się zaraz do domu porozjeżdżają, to tak mi to będzie trwało. No dobra, no nie wiem. Mieć bez niego. No, no nie, no dobra. Spróbuję podziałać. Halo? No tak, już wychodzimy właśnie. No, na razie. Słyszałeś? No to co, idziemy, co? Jeszcze sekundę. Już kończę, serio. Dajcie mi jeszcze 5 minut. No ale myślę, no musisz się pospieszyć, bo wiesz, ekipa czeka... Się, ale mi nie wychodzi, no. No ale no, kurde, no tak zrób... No co mam zrobić, to przyjść i zrób to za mnie, no. Zrób mniej tego makijażu, no i nie wiem, no jakoś to będzie. No to ci mówię. Ale na filmikach nie będzie tak widać. No, no, żartujesz sobie? Chyba sobie żartujesz, no. Nie, dajcie mi jeszcze... Ej, k***a, się będziecie kłócić teraz? No, sorry, ale... No ludzie, no weźcie się, ruszcie, no. Julka, no dawaj, k***a, się polałem. No dawaj, no. To jeszcze 5 minut, Patryk. Już kończę. Dopiero były 3. Na średnio fajnie się robi. Ej, kotek, na serio, może... No nie wiem, odpuść sobie, co? Chociaż to nie wiem, mniej się pomalujcie coś. No już kończę, serio. No dobra, to co? Ostatnie 3 minuty czekamy i lecimy? Tak. Zdążysz? No dobra. Dobra, spróbuję coś ogarnąć. Super. Tylko proszę cię, kotek, pospiesz się tym razem. Spieszę się, wiesz jak to jest z moimi brwiami, no. No jak jest, kurde, no tam się czekają 40 minut, a my nie możemy wyjść. Ale ja nie wyjdę bez umalowanych brwi. Przesuń się. Ty sobie pół pomaluj tylko. Ty sobie pół pomaluj, wiesz? A pierdziele, nie no, co mnie przerasta, nie? No nie dziwię się. Julka! No. No idziesz? No idę, już kończę. Kotek, chodź, serio. Kończyłam już te brwi, tylko muszę się przebrać jeszcze. Ale dobrze przebierałaś. Co? Przecież dobrze wyglądasz. Ale nie podoba mi się, jak wyglądam. Muszę się przebrać. Nie no, chodź, serio. No zaczekaj na mnie, Dawid, no. No kotek, kurde, nie wkurzaj mnie, naprawdę. Muszę się przebrać jeszcze. To już jest wkurzające. Idziemy, serio, no zobacz, kurde, przecież on zaraz oszaleje. Dawaj, kotek, szybko, no jeszcze chodź. Chwilę, chodź, Dawid, jeszcze chwilę. No chodź. Dobrze, dawaj. Jeszcze chwilę, muszę się wybrać. Ja pierdzielę, ty mnie tak irytujesz, to może skończmy ten związek, co? No skończmy, może tak będzie lepiej, no, wiesz? Wiecie co, ja tu p***dolę, nie chcecie, to nie. Ja pierdzielę, nie mogę z tobą, no. Ja z tobą nie mogę. Czekam. Ej, no ale... Nie dość, że się z ludźmi umawiam, to wy k***a, się macie czas kłócić, no. Nie, ja to pierdolę. No czekaj, sekunda. Ej, mordo, poczekaj. Czekaj, stary. Chodź na chwilę. Chodź, stary. Chodź, powiem ci. To był... Co ty robisz? O nie! To było za mocne. To było za mocne. I profesor też o tym wiedział? Ekipa też o tym wiedziała. O nie! To będzie mocne, to będzie mocne. Nie no, świetnie. Ja p***dolę. Dobra, my już jesteśmy po całym pranku, no nie wiem. Świetnie się bawicie, naprawdę. Fajnie. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapę w górę. A myślę, że więcej pranków na ekipę będziemy robić. Możecie pisać w komentarzach pomysły na kolejne pranki. Tylko nie na mnie. Patryk już na pewno odpadł. No i co? Widzimy się w następnym odcinku, tak? Cześć! Siemano! Siema!